Wakacje to czas wyjazdów, wycieczek. Można zapomnieć o szkolnych ławkach, pracach domowych i skupić się na rozwijaniu swoich pasji. Dla grupy wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim pasją jest pomaganie. Wolontariat to jest przede wszystkim świetna atmosfera wśród młodych ludzi. Poznaję ludzi z innych klas, ale nie tylko. Mogę szukać nowych rozwiązań, rozwiązywania też między innymi problemów i pokonywania różnych przeszkód, bo wszyscy chyba uważamy w wolontariacie, że niemożliwe po prostu nie istnieje. I wolontariat to przede wszystkim też spełnianie samego siebie. Organizowanie akcji i udział w nich pozwala wolontariuszom rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie. W zeszłym roku nagraliśmy płytę z bajeczkami, w tym roku poszliśmy o krok dalej. W tym roku udało nam się wydać naszą chreptusową książkę pod hasłem Chreptusowe bajeczki do poduszeczki. Jest to projekt o tyle niezwykły, że całość od samego początku do samego końca była zrealizowana przez nas, przez uczniów. Wolontariusze z Chreptusa mają na swoim koncie osiągnięcia artystyczne, napisali tomik wierszy, nagrali płytę z bajkami. To jednak tylko część ich działań. Wspieramy starszych ludzi, bo chodzimy do DPS-ów, czyli piszemy kartki, układamy przedstawienia, które później pokazujemy gdzieś właśnie szerzej. To zwierzęta także tutaj nie są naszym dzieciakom obojętne. Co roku organizujemy akcje pomocy zwierzętom. W tym roku pomagaliśmy Kłonowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom i zbieraliśmy karmę. Wolontariat to z definicji świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych, które wykracza często poza relacje rodzinne, koleżeńskie, partnerskie. W wolontariacie nie liczy się czas, a czyn.